Witajcie kochani w magazynie BetCry Słudzkiej czwartej ligi. Do planowego zakończenia rundy jesiennej pozostało jeszcze 5 kolejek. Za miesiąc piłkarze będą mogli nieco odetchnąć od ligowych zmagań. A tymczasem warto podsumować ostatni weekend. Zanim obejrzysz, zasubskrybuj na YouTubie Lożę Sportową i Łódzki Związek Piłki Nożnej. Będziemy jeszcze bliżej Ciebie. Gol 13 kolejki należy do Igora Świątkiewicza z Włóknia Żazelów. Zobaczmy. Czy wiesz, że Łódzki Związek Piłki Nożnej znajdziesz w mediach społecznościowych? Wystarczy polubić profil facebookowy i będziesz na bieżąco ze światem łódzkiej piłki nożnej. Łączy nas EUZPN. A teraz przyszedł czas na podsumowanie ostatniego weekendu. Każdy klub rozpoczął kolejkę od minuty ciszy. Nie tak dawno pożegnaliśmy Mateusza Jaworskiego, byłego piłkarza między innymi ŁKS Łódź i Warty Sieradz, który zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 23 lat. Będziemy pamiętać. GKS na własnym boisku lubi szybko zdobywać gole. Już w 12 minucie dobre podanie wykorzystał Bartłomiej Bartosiak i GKS Bełchatów prowadził 1-0 z Ceramiką Opoczno. W 22 minucie zobaczyliśmy dośrodkowanie w pole karne i Jarosław Trzeboński na 2-0. 5 minut później podwyższył Przemysław Zdybowicz. I teraz przy piłce Bartosiak. Bartosiak dogrywa do Wrońskiego I bramka, Zdybowicz, niesamowite zagranie tutaj w polu. Piłkarz po 2 minutach zdobył jeszcze piękniejszego gola. Zobaczmy. Czas przy piłce Bełchatowianie. Bartosiak, Zdybowicz i bramka. Przed zakończeniem pierwszej połowy Ceramika zdobyła bramkę. Teraz znowu przy piłce troszeczkę mają. Z 30 metra uderzył Patryk Wiata. Proszę zobaczyć, że nawet na boisku tak silnego rywala jak GKS Bełchatów można zdobywać piękne bramki. W drugiej połowie zobaczyliśmy jeszcze 2 gole. Najpierw w 59 minucie Bartłomiej Bartosiak na 5-1, a w 67 minucie Przemysław Zdybowicz miał już hat-tricka. GKS Bełchatów pokonał Ceramikę Opoczno 6-1. No bardzo fajnie jest wrócić. No nie ma co ukrywać, że gdzieś tam czekałem, leczyłem tą swoją kontuzję i ciężko mi było oglądać chłopaków, jak sobie grają, a ja gdzieś tam na trybunach nic nie mogłem zrobić, ale trzymałem mocno kciuki i wierzyłem, że przyjdzie ten moment, że wskoczę do pierwszego składu. Dzisiaj fajnie, że u siebie wskoczyłem do pierwszej jedenastki, udało mi się strzelić 2 ładne bramki. Cieszę się, że wpadły te 3 bramki, cieszę się też z asyst, ale przede wszystkim z tego, że wygrywamy kolejne spotkanie i pniemy się cały czas gdzieś tam z meczu na mecz po zwycięstwa. Przed nami Polonia Piotrków Trybunalski i Orkan Buczek. Pierwszy gol wpadł w 26 minucie, strzelony przez Krzysztofa Wojciechowskiego. Niespełna 10 minut później Adrian Malicki podwyższył na 2-0. Goście dopiero w 56 minucie pokonali po raz pierwszy i ostatni bramkarza. Kacper Konstańczuk na 1-2. W 68 minucie sędzia Piotr Milczarek pokazał czerwoną kartkę Patrykowi Niciakowi i Orkan grał w osłabieniu. To spotkanie zakończyło się zwycięstwem Polonii Piotrków Trybunalski 2-1. Jesteśmy już w Wieluniu, który od 10 sierpnia czeka na drugie ligowe zwycięstwo. Piłkarze trenera Romualda Solarka w 25 minucie wywalczyli karnego. Ale to nie do końca była dobra informacja. Poważnej kontuzji przy starciu z bramkarzem doznał kapitan WKS-u Michał Wójcicki, który został odwieziony do szpitala. Michałowi oczywiście życzymy dużo zdrowia. Karnego wykorzystał Robert Matusiak i gospodarze prowadzili 1-0. W 54 minucie WKS Wieluń prowadził 2-0. Kamil Mituła nie miał większego problemu, by skierować piłkę do pustej bramki. W 76 minucie goście zdobyli kontaktowego gola, Krystian Białas, i mieliśmy 1-2.
W 88 minucie Dawid Tomala zasłużył na czerwoną kartkę. Gospodarze grali w osłabieniu. Dwie minuty później Bartosz Machaj po dobrym podaniu świetnie zamknął akcję i wywalczył jeden ligowy punkt dla RKS-u Radomsko. To spotkanie zakończyło się wynikiem 2-2. A teraz zabieramy Was na spotkanie Jutrzenki Drzewce z Pogonią z Duńska Wola. W 44 minucie Patryk Sławiński pokazał, że potrafi silnie uderzyć i ten piękny strzał okazał się golem. W 76 minucie sędzia Paweł Chrustowski zobaczył faul w polu karnym. Jakub Perek doprowadził do wyrównania. W 81 minucie był kolejny karny, tym razem dla Pogoni z Duńska Wola, podyktowany za zagranie piłki ręką. Patryk Sławiński wykorzystał jedenastkę i Pogoń prowadziła 2-1. W doliczonym czasie gry kluczowe podanie zaliczył Adrian Olejnik, bramkarz Jutrzenki Drzewce, który świetnie zagrał piłkę do Jakuba Perka, a ten z kolei wykorzystał dogodną sytuację i doprowadził do remisu. Jutrzenka Drzewce zremisowała 2-2 z Pogonią z Duńska Wola. A my przenosimy się już do Strykowa. Zjednoczeni zagrali ze Zrywem Wygoda. Już w 9 minucie goście prowadzili 1-0 po strzale Bartosza Wódkiewicza. W 16 minucie świetnie odnalazł się Kamil Cupriak i mieliśmy 1-1. W 73 minucie Zryw Wygoda prowadził już 2-1 po golu Krystiana Kruka. Dobrze wykorzystał dośrodkowanie i oddał strzał głową. Zjednoczeni Stryków przegrali ze Zrywem Wygoda 1-2. Boruta Zgierz w ramach 14 kolejki zagrał z AKS-em SMS Łódź. W tym meczu wpadł tylko jeden gol. W 83 minucie najpierw piłka odbiła się od poprzeczki, a następnie Miłosz Seta zapewnił gościom 3 punkty. Gospodarze przegrali z AKS-em SMS Łódź 0-1. W tym projekcie, w którym w tym momencie, bo tak trzeba nazwać nasz zespół, że jest to pewien projekt, w którym pracujemy, wynik ma być efektem naszej pracy i wynik ma być efektem naszego planu na proces szkolenia tutaj młodzieży i wprowadzenia ich do dorosłej piłki. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w piłce nożnej seniorskiej ten wynik jest najważniejszy i oczywiście my zawsze wyjdziemy na boisko grając o pełną pulę i odpowiadając na pytanie, myślimy teraz przede wszystkim o najbliższym rywalu, o Polonii Piotrków i interesuje nas w tym meczu zwycięstwo, ale przede wszystkim to zwycięstwo ma być jakieś. Jakie? No to ma być zgodne z naszym DNA, z DNA naszego klubu, zgodne z naszymi założeniami na dany mecz, strategią, jaką sobie na ten mecz przyjmiemy tutaj jako zespół. No i oczywiście będziemy rozliczali się finalnie z wyniku, ale też przede wszystkim z tego, co i w jaki sposób próbowaliśmy ten wynik osiągnąć. LKS Kwiatkowice podejmował Omegę Kleszczów. Bardzo dobrze wykorzystany rzut rożny sprawił, że w 26 minucie Omega po strzale Pawła Kowalskiego prowadziła 1-0. W ostatnich 10 minutach gry wpadły jeszcze 2 gole. W 85 minucie dobre dośrodkowanie w pole karne zakończyło się golem Krystiana Smolarka. I mieliśmy remis 1-1. W doliczonym czasie gry dobry odbiór piłki w środkowej strefie boiska doprowadził do sytuacji sam na sam. Wykorzystał ją Jan Jaszczak. LKS Kwiatkowice przegrał z Omegą Kleszczów 1-2. Jesteśmy już w Zelowie, włókniarz zagrał z KS Kutno. Obsługa medialna gospodarzy miała problemy techniczne i niestety dwóch pierwszych goli nie pokażemy. Ale zaznaczymy, że Mateusz Ostrowski w 26 minucie zdobył bramkę dla KS Kutno, a 10 minut później podwyższył Dawid Telestak z karnego. W 53 minucie Eryk Padzik na 3-0 dla KS Kutno. Włókniarz dopiero odpowiedział w 71 minucie. Bogdan Fokasiew na 1-3. Dwie minuty później podwyższył Dawid Telestak. W 81 minucie sędzia Rafał Michalak podyktował karnego. Jedenastkę wykorzystał Dawid Telestak i zdobył hat-tricka. Włókniarz Zelów przegrał z KS Kutno 1-5.
Lider Widzew 2 Łódź zagrał ze Skalnikiem Sulejów. W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy bramek, ale za to w drugiej mieliśmy niezwykle szalony mecz. W 49 minucie sędzia Mateusz Janecka odgwizdał karnego. Wykorzystał go Maciej Witczak i Skalnik prowadził 1-0. W 66 minucie dobre dośrodkowanie wykończył Mateusz Kępski i było 1-1. 5 minut później Łukasz Burliga na 2-1 dla łódzkiego Widzewa i wydawało się, że już nic do końca tego spotkania się nie zmieni. A tymczasem mamy 90 minutę, dośrodkowanie z rzutu rożnego i Mateusz Śliwka doprowadza do wyrównania. Łodzianie w tym momencie mogli stracić fotel lidera. A to już czwarta minuta doliczonego czasu gry i Maciej Kazimierowicz czubkiem buta sięgnął piłkę, która wpadła do bramki. Łodzianie szczęśliwie pokonali Skalnik Sulejów 3-2. Na koniec zostawiliśmy mecz, gdzie wpadło łącznie 9 bramek. Stal Niewiadów zagrała z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Już w czwartej minucie goście zdobyli pierwszą bramkę. Dariusz Gmosiński na 1-0 i takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej mieliśmy festiwal pięknych goli, który zapoczątkował w 50 minucie Przemysław Woźniczak. 7 minut później podwyższył Kacper Dziuba. W 59 minucie Marcin Pękała na 4-0. Bramkę numer 5 dla Sokoła zdobył w 62 minucie Krystian Ślęzak. Gospodarze w 69 minucie zdobyli dopiero pierwszą bramkę po strzale Dawida Świątka. W 80 minucie Mateusz Białek na 2-5. 5 minut później Kacper Dziuba miał już swojego drugiego gola. A minutę później Michał Góral ustalił wynik tego meczu. Stal Niewiadów przegrała z Sokołem Aleksandrów 2-7. Przed nami tabela Betkris Łódzkiej czwartej ligi po rozegraniu 14 kolejek. Liderem nadal jest Widzew 2 Łódź, który ma 40 punktów. GKS Bełchatów na drugim miejscu 39 oczek. Następnie Polonia Piotrków Trybunalski 30 punktów, AKS SMS Łódź na czwartym miejscu, Orkan Buczek, Sokół Aleksandrów i KS Kutno to pierwsza siódemka ligi. W 14 kolejce Zryw Wygoda pokonał Zjednoczonych Stryków 2-1 i już ma 7 punktów. WKS Wieluń ma tyle samo punktów co Zryw Wygoda i w następnej kolejce dojdzie do spotkania pomiędzy tymi drużynami. Co ciekawego czeka nas jeszcze w najbliższy weekend? Pogoń Zduńska Wola zagra z Włókniarzem Zelów. Odbędzie się również mecz Beniaminków Ceramika Opoczno kontra Jutrzenka Drzewce. GKS Bełchatów nie będzie miał łatwego zadania, zagra z Orkanem Buczek na wyjeździe. Szlagierem kolejki można uznać mecz AKS-u SMS Łódź z Polonią Piotrków Trybunalski. Sokół Aleksandrów w ramach derbów powiatu zgierskiego zagra z Borutą Zgierz. RKS Radomsko zmierzy się ze Stalą Niewiadów. Zryw Wygoda, tak jak mówiliśmy wcześniej, z WKS-em 1957 Wieluń, Skalnik Sulejów ze Zjednoczonymi Stryków, Omega Kleszczów z Widzewem 2 Łódź i KS Kutno kontra LKS Kwiatkowice. Jak Wam się podoba nasz magazyn? Miejmy nadzieję, że jesteście zadowoleni. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Chcemy Was poinformować, że w ostatniej serii spotkań wpadło 45 bramek. Tak, 45 trafień podsumowaliśmy w ostatnich kilku minutach. Gratulujemy piłkarzom skuteczności, a teraz przyszedł czas na naszych widzów, aby poznali nominowanych do gola 14 kolejki. Do zobaczenia. W tej kolejce wpadły naprawdę piękne gole, ale my możemy dać tylko maksymalnie 7 nominacji. Przemysław Woźniczak, Sokół Aleksandrów. Przemysław Zdybowicz, GKS Bełchatów. I teraz przejmuje piłkę cały czas przy piłce Bełchatowianie. Bartosiak, Zdybowicz i bramka! Patryk Wijata, Ceramika Opoczno. Wijata będzie próba uderzenia. I święty gol! Jaka piękna bramka! Niesamowite uderzenie!
Patryk Sławiński, Pogoń Zduńska Wola. Bartosz Wódkiewicz, Zryw Wygoda. Mateusz Śliwka, Skalnik Sulejów. Kacper Dziuba, Sokół Aleksandrów. Głosujemy tradycyjnie na Facebooku Loży Sportowej. Czy wiesz, że... Mecze kolejki w całości obejrzysz na YouTubie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a gola kolejki wybierz na stronie facebookowej Loży Sportowej. Subskrybuj i lajkuj.